Mistrzów. Jego wynik był czwartym rezultatem w tej pierwszej grupie. O, tutaj mieliśmy kilka dużo lepszych skoków w serii finałowej. Skoro wiatr cichnie, będą lepsze warunki noszenia i będą coraz dalsze skoki. Gdzie wylądował Yukia Sato? Proszę Państwa, rekord skoczni Dawida Kubackiego to 143,5 metra, a Yukia Sato skacze, za chwilę będziemy wiedzieli, 147 metrów. Nowy rekord wielkiej krokwi ustanowiony przez Japończyka. Niesamowity występ zawodnika kraju kwitnącej wiśni. W dodatku też pięknie wylądował. 3 noty 19, 2 po 18,5 punktu. Ależ cudowny występ reprezentanta Japonii.